jesteśmy w Zalesiu, to najdalej na wschód w tym momencie odwiedzana miejscowość przez Was? Czy w tym projekcie najdalej? Chyba tak. Potem już została tylko jedna placówka na poniżej Lublina, w Kraśniku zdaje się. No właśnie, projekt fantastyczny, chwilę miałem przyjemność poobserwować. Czy to nie jest też tak, że my w domach, we własnych rodzinach nawet czasami nie wiemy, nie mamy świadomości, jak ogromnej wartości są pamiątki, są stare rzeczy, wydaje nam się, że są to śmieci, trzeba wyrzucić, a tak naprawdę już nie mówię o książkach, nie mówię o wartościach kulturalnych, słowa piosenek, które są w głowach, opowieści, ale nawet takie typowe stare rzeczy, jak jakieś, nie wiem, stare żelazko, stary instrument, stara książka, tego jest ogrom, a Wy poprzez ten projekt staracie się właśnie ludziom najmłodszym uświadomić właśnie wartość historyczną, ale również taką osobową, taką duszę dla danej rodziny, danego przedmiotu, danej rzeczy. No to jest najważniejsze, żeby człowiek młody wiedział, kim jest. I żeby odpowiedział sobie na to pytanie, wcześniej je zadając, kim jestem, czyli z jakiej kultury jestem, bo tych kultur w Polsce jest, podstawowych kultur jest ponad 50. Mówimy o polskich kulturach. Ja nie mówię o na przykład Rusinach Karpackich, czyli Łemkach czy Bojkach. Ja mówię o polskich kulturach. Jest ich ponad 50. To jest dużo. Możemy sobie uświadomić, to należy dużo. Sięgać po te takie właśnie stare rzeczy, zakamarki, nie, to jest bardzo proste pytanie, bo do 1939 roku, czyli do początku II wojny światowej, mniej więcej wszystko było ustalone i ludzie byli zasiedzeni mniej więcej i wiedzieli, kim są. Po roku 1945 to się bardzo zmieniło, ponieważ my, tak się złożyło, zostaliśmy zdradzeni przez zachodnie mocarstwa, Jałta. Sprzedani. I konsekwencją tego biznesu, który na nas zrobiono, jest to, że część naszego społeczeństwa dziś nie wie, kim jest. To jest jakby celowy zabieg właśnie, który w historii świata ma miejsce w wielu kulturach. Na przestrzeni tysięcy lat on się powtarza w wielu miejscach na świecie. Przetrwają i wygrywają ci, którzy będą wiedzieć, kim są. Czyli z jakiej kultury są. Ci, którzy nie zostają przejęci przez kultury inne. Właściwie nie ma nic złego w przejęciu przez inne kultury, no bo tamte kultury też są piękne i one dbają o swoją kulturę. Jednak ja wolałbym nie być przejęty przez kulturę inną. Wolałbym mieć zawsze swój język, zawsze poczucie swojej historii, niezależności. Dlaczego my to robimy? My pokazujemy ludziom, że żeby być człowiekiem nowoczesnym i żeby żyć we wspólnocie europejskiej i światowej, trzeba wiedzieć, kim się jest. My nie dzielimy. Nie ma tu nic z podziałów. Jest to tylko zarzucone hasło po naszemu, bo każdy ma coś po naszemu. Każdy ma coś po swojemu. Niemiec ma po swojemu coś. Tyrolczyk ma po swojemu coś. Francuz ma coś po swojemu. Szwajcar po swojemu. Rusini mają po swojemu. Polacy mają po swojemu. Węgrzy po swojemu. Chińczycy mają po swojemu. I to jest piękne, że każdy wie, kim po prostu jest. No właśnie, ale nadal będę drążył swoje pytanie. Niedawno czytałem, też trochę czytam, może dziwne, ale czytam, tak, oczywiście. Posłuchaj, czytałem, że na przykład w Anglii, tam faktycznie rodziny mogą się poszczycić w Anglii, w Europie Zachodniej, udokumentowaniem nawet swoich pokoleń, swoich rodziców, rodziny 15, 20, pokoleń wstecz. Mhm. U nas właśnie, tak jak wspomniałeś, po tej wojnie, po tych wszystkich przeprowadzkach, wysiedleniach, bardzo ciężko znaleźć korzenie. Święte słowa rzuciłeś, że w ogóle powiedziałeś o przesiedleniach, to jesteś w tej gronie społeczeństwa, które sobie w ogóle zdaje z tego sprawę, co się z Polakami stało. My ponosimy konsekwencje przesiedleń. Nasze kresy mówią tą historię. Dolny Śląsk mówi tą historię, Pomorze mówi tą historię, Lubuskie mówi tą historię,
Oni wszyscy krzyczą tą historią. Na przykład na Dolnym Śląsku mówi się, że są to jakieś tereny poniemieckie i Polacy, którzy tam są, są no skądś tam i właściwie tam nie ma kultury, bo tam jest kultura poniemiecka. Tak, jest ogólny schemat, ale ty należysz do tych ludzi, którzy czytają książki, interesują się historią i korelują tą historię z kulturą. I naprawdę to jest niewielki procent ludzi, którzy są w stanie to zrozumieć. No do tego należysz ty. A na Dolnym Śląsku wiesz, co jest? Tam jest cała druga Rzeczypospolita. Tam kipi polskością. Jeśli miałbym dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, w jakim regionie bije serce kulturowe Polski, czyli tej drugiej Rzeczypospolitej, to jest Dolny Śląsk, gdzie są całe kresy, wszystkie te Podola, Polesia, Stanisławowskie, te Buczacze, te Lwowy, te Wilna, te Grodna. Zgadzam się. Wszystko tam jest, plus cała centralna Polska, plus do tego jeszcze słynny, dorzucili Łemków. Plus ten słynny kop z centralnej Polski, miasto Łodzi pochodzi. Poczekaj, tak. Czy jesteśmy w stanie, jako młodzi ludzie, dzieciaki tutaj w sumie, uczniowie szkoły w Zalesiu, czy być może padł taki pomysł, aby właśnie sięgać do kufrów babci i dziadków, aby odnaleźć swoją historię? No, ja taki pomysł rzuciłem. W tym miejscu, w którym ja jestem dzisiaj, przepraszam, w tym miejscu, w tej szkole w Zalesiu, wszystko tu mają. Wszystko, co potrzeba. Mają tak, środowisko starszych, które w ogóle zechciało tu przyjść. Sam fakt, że ci państwo chcieli tu przyjść, oznacza, że ta kultura jeszcze się tli, jeszcze żyje. Pozdrawiamy seniorów z gminy Zaleś. Tak, oni chcieli tu przyjść. To jest już olimpijskie mistrzostwo świata, jeśli można tak powiedzieć. Po drugie, jest pani dyrektor. Pozdrawiamy panią dyrektor. Po 15 minutach znajomości z panią dyrektor. Zaśpiewała ci piosenkę tak, w języku kachłackim. Tak, tak. Czyli jest świadomość tego, co tu się w ogóle dzieje w kulturze i w historii. Po trzecie, są dzieci, które były w stanie tego wszystkiego wysłuchać i przez ponad półtorej godziny, przez godzinę 50 siedziały i tego słuchała. To było dużo nowych treści. Dużo nowych brzmień, dużo nowych treści. Czyli macie to wszystko. Tu właściwie trzeba tylko impulsu, żeby to wszystko, co macie, połączyć i uruchomić w taki sposób, żeby to było atrakcyjne dla dzieci, żeby one to kupiły, ale nie za kasę, tylko kupiły emocjami, sercem. I ta szkoła ma taką szansę. Jak to robimy? To są patenty stare jak świat. Otóż w szkole mamy dzieci, które są małe, ale one za chwilę będą duże. Za chwilę te dzieci będą miały dzieci. I te dzieci przekażą to, co z tej szkoły wyniosły albo nie wyniosły. Jeśli wyniosły coś, co dotyczy ich kultury, ich autonomii kulturowej, to one to poniosą dalej. Jak to robimy? Dzieci lubią słodkie. Znajdujemy ciasto z waszej kultury. Nie sernik wiedeński. Sękacz. Tylko wasze. Sękacz. Ty mówisz, że sękacz. Padło inne spostrzeżenie. Korowaj. O dobrze, okej, okay, dobra. Albo jeszcze ten na B. O właśnie. Znajdujemy to. Pokazujemy dzieciom, jak to zrobić i robimy z nimi to i potem jemy, tak żeby te dzieci mogły sobie zjeść coś, co lubią, słodkie. I wtedy jak to dziecko zje i co roku będzie wiedzieć, że jak przychodzi Boże Narodzenie, to się piecze te ciasta, to się spotykamy w szkole i to pieczemy i to jest dobre, to jest pyszne, to co ono ma? Emocje, że ono po prostu będzie na to czekać, że ono to lubi. I ono nie będzie tego analizować na poziomie, to jest moja kultura poleska z granicy Polesia, Podlasia i to jest nasze chachłackie, czy tam jakie. Nie, ono to ma w ogóle w nosie. Ono będzie pamiętać zapach tego ciasta, a przy okazji będzie umiało to nazwać. Czyli to wszystko, co wydaje się celem, zostanie jakby przekazane
osiągnięty. Z treścią. Ono nie będzie... Osiągnięte poprzez kubki smakowe. Ono, tak, ono będzie samo z siebie dla tego dziecka tak oczywiste, że ono się nie będzie w ogóle nad tym zastanawiać, jak to działa. Potem mamy Boże Narodzenie. Można znaleźć piosenkę waszą z tego miejsca. Życzeniową. Nie przybierzeli do Betlejem i Cichą Noc. Okej, to też jest fajnie znać. Są pastorałki. Ale pieśni kolędnicze i pastorałki stąd. Nawet niekoniecznie z kultury tego prawosławia, tylko z naszej katolickiej, ponieważ tak się, z tego co wiem, to Zalesie akurat było katolickie, czy jest? Jest. Tak samo jak ja. Tak, tak. Tutaj cerkwia daleko. Z tej kultury. W związku z tym trzeba znaleźć coś, co dotyczy naszej kultury. I pokazać dzieciom, że to jest ich. Nauczyć tego ich w szkole, bo dom już tą funkcję jakby zatracił. Nauczyć tego w szkole i zaproponować dziecku, żeby przeniosło to do domu. Żeby powiedziało to babci na świętego Szczepana. Nie do mikrofonu na scenie, tylko wtedy, kiedy to ma swoją funkcję w kalendarzu. Gadałbym z tobą i tylko kalendarzem możemy wrócić do punktu wyjścia, że to dziecko nie będzie zawalone treściami utrzymuj swoją kulturę, uszyj se strój ludowy, upiecz korowaja, bo twoja babcia tak robiła, a za szczodraka powiedz, bo twoja babcia też mu... Nie dawajmy tego dzieciom, bo one tego nie kupią prawdopodobnie, nie wezmą tego. Dajmy im to, co one po prostu lubią. Lubią słodkie, dajmy im korowaj. Lubią sobie pośpiewać, dajmy im piosenki. Masz dobre podejście edukacyjne. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego na cały nowy rok, żebyście żyli w pokoju i czuli się bezpiecznie. I u nas jak się wychodzi z domu i się śpiewa po kolędzie, to śpiewa się tak. Winsiujemy wam w tym nowym roku szczęścia i zdrowia na każdym kroku, co byście tu zgładzie żyli, a wsiecki głoku pamięli. Hej, kolęda, kolęda. Daj Boże.